Witam serdecznie, Odyn z tej strony. Kolejny dzień, godzina 9 rano, 23,5 stopnia w busie. Na zewnątrz jest na tą chwilę 8 stopni. Miało padać, jest niedziela, a ma być jednak piękny dzień. Nie warto sprawdzać pogody, nie wiem, na 3 dni do przodu, bo bym sobie popsuł plany przez to. A wczorajszy dzień dał jeden zasadniczy, fajny temat. Mianowicie, tam prawdopodobnie jest czołg gdzieś w bagnie zakopany. I ja czekam na Tomasza i będziemy dzisiaj w dzisiejszym odcinku to weryfikowali. Na śniadanie fasolka po brytyjsku. Pucha, niezdrowa, trudno. Przyjechał już Tomasz i teraz dłubiemy nad tym, gdzie w dzisiejszym dniu iść. No i pierwsze miejsce to jest weryfikacja czołgu, który gdzieś się tutaj ma gdzieś znajdować. Natomiast no to będzie na miejscu, będziemy to weryfikowali. Podobno tam jest bagno duże. Interesują nas jeszcze dwa miejsca. Jedno z tych miejsc jest tutaj. Tu jest taki półokrąg i jest lekko coś dosypane. No nie jest to naturalne, trzeba tam wejść, zobaczyć co to jest. Pełno okopów, tak jak widzicie, te zygzaki wszystkie, które są na tej mapie. To jest wszystko miejsca, gdzie Tomasz już łaził. Pełno militarki jakieś tam włazi, czyli odłamków pewnie. Też. Odłamki. I tutaj jest jakaś dziwna rzecz. Widać, że to jest jakąś maszyną zrobione chyba. Tylko, że to jest zaraz koło domu leśniczego. Ale i tak tam podejdziemy, bo będziemy blisko, nie? I tutaj są jeszcze jakieś kółka takie, widzisz? To jakby te po wypalaniu tego. Coś nienaturalnego. Coś nienaturalnego tutaj w tym lesie, takie kółko dziwne. Tutaj też jakiś, a to będzie jakiś zbiorniczek mały. A kij, podejdzie się. Także mamy dzisiaj co robić. Będziemy łaść po tych lasach. Tutaj jest jeszcze w ogóle na tej zgodzie starorzeczy od Wisły. Tutaj płynie sobie Wisła aktualnie, a tutaj jest jej rozlewisko i to, co ona kiedyś tam w przeszłości zrobiła. Zbieramy się i jedziemy. Jesteśmy na drodze, która prowadzi do tego zalanego niby czołgu, ale tak szybko nam to idzie, że mówię, włączmy detektory i tutaj na ścieżce, zanim dojdziemy do czołgu, to jakąś drobnicę wypadałoby targnąć. No i może tu będzie. Z takiego dołeczka na drodze wyszła prawdopodobnie kopiejka. Wyczyszczę ją, a zresztą wy już ją widzicie, bo ja tutaj w czasie rzeczywistym ją troję i nic nie widzę. No ładne, ładne. Tomasz loteczkę, ale ładna. Loteczkę znalazł. Na samej drodze. To może też na drodze będą całe loteczki. Ale ta jest jakaś malutka, nie? Tomasz ma tutaj dziurę i znalazł takie kółko. I to nie jest podkładka. Widzicie, tu nawet ma jakiś ślaczek taki dziwny. Ciekawe co to jest. Strzelimy to. Piękny sygnał. No i kopiemy, zobaczmy co to jest. Może być sygnał wiodący, może ten pierścień wiodący, albo kopiejka. Będę kopywać. O, jest kopiejka. Dobra, Tomasz podejmuje. Może być dwie kopiejki mogą być. Albo jakieś srebro, chociaż nie widać, że to moneta jest miedziana raczej. I to będzie dwójka. Super, duża. Zaraz zobaczycie ją z bliska. My ją wyczyścimy, wy ją już widzicie. Także piekielnie fajnie. Słuchajcie, kolejny dołek i kolejna monetka mi tutaj wyskoczyła. Jest to jedna, druga kopiejki. W strasznym stanie tu te monety wychodzą na tej drodze. W piaseczku to by było piękne. Teraz Tomasz ma monetę. Jest sukces, w końcu się udało. I to jest 10 groszy, ale to jest 49 rok, wiesz? Bo ona jest miedziana. Doszliśmy do takiego potężnego skrzyżowania. Jedno, drugie, trzecie, czwarte i my się kierujemy tam. Chociaż troszeczkę tutaj czasu spędzimy, bo jest fajne połacie do przeszukania za monetkami. O, tuż to. Mi wyszła harmonijka z napisem 1, a Tomasz tam coś ma. Trzeba mu pomóc. Co tam masz fajnego? 30 jakaś. Cyferka 21 na samym środku, taki malutki, a ja mam taką monetkę. 66 rok. Wygięta. Tomasz taką plombę chycił. No ona trochę poleżała na słońcu. Taka biała aż jest. A ty masz łuseczkę? Ruską chyba. Ja mam... 17, czyli pierwsza wojna. Zobacz. Chyba, że jest inne oznaczenie. 17.
A ja mam normalnego Mausera. Taką drogą cały czas idziemy do tego czołgu i łuski wychodzą. Tam była pierwsza wojna, Mauser, a teraz Pepesza. Dalej jesteśmy na tej drodze i tu się uśmiecha do mnie jedna kopiejkówka stuletnia. Ale ładnie się zachowała. Trzy kopiejki, tak jak twoja. Czekaj, wyłączę to. Piękna moneta. 1879 rok. No to coraz większe szanse na jakieś grosze międzywojenne, a czyli nie międzywojenne, tylko te srebrne 10-groszówki, bo to był 1840 rok. Tam na tej drodze wyszła ta łuska z I wojny światowej, ta kopiejka, i postanowiliśmy, że pokrążymy tutaj w tym rejonie. Dziwne znalezisko. Okulary. Jakieś takie dziecięce. Kawał żelazka, słuchajcie, na drodze. Kto by pomyślał, że żelazko znajdziemy? To jakiś przełącznik. Gdzieś miejsce na kabel, czy to elektryczne, czy nie. Taka dziurka i fajny akcent, nasz polski. Jest guzik z koroną. Na 99% mi się wydaje, że tam jest korona, bo ledwo co widać. No ale no to mamy ślady po naszych. Super. Takie skrzyżowanie. Idziemy tą drogą w tamtą stronę. A teraz tu z tej dziury taki guzik, ale to jest jakiś taki, myślałem, że Napoleon jakiś, ale to w ogóle nie pasuje zupełnie. Idziemy teraz takim fajnym laskiem, po takiej fajnej dróżce, tutaj jedna schodzi na taką polankę, może po tej polance połazimy, czołg jest tam dalej, to jest ten kwadracik, co był tam na tym polu, ale tutaj też jest jakaś fajna ta. Pewnie zastanawiacie się, czemu tu jest serduszko, bowiem dwa drzewa się spotkały i wrosły w siebie. Obejmują się normalnie. Zakochały się w sobie. Tu ktoś butelkę zakopał. Ale naprawdę ciekawie to wygląda, nie? Dwa różne drzewa. Dąb i sosna, ja? Ciekawe. Ta sosna to chyba nie chce u góry się zbytnio przytulać, ale Niemcy sobie pomyśleli, że też sobie okopy zrobią tutaj. Rudolf z Hansem się to pewnie przytulali. Idziemy dalej. To są okopy, stanowiska. Weszliśmy w takie, na jakąś taką starą drogę w poszukiwaniu tego czołgu. No i na razie największy sygnał to mamy taką loteczkę. Ja ją wyczyszczę, bo ona będzie ładna. Tak wygląda wyczyszczona loteczka. Słuchajcie, tutaj są wszędzie jakieś pozycje, tam są całe okopy, tam są takie wielkie kwadraty, jakby na jakieś działa, na jakieś coś. A tutaj w tym miejscu mam cztery łuski z pepeszy. No i jest więcej sygnałów, także coś tutaj się działo. I ta lotka z tego świadczy o tym, że tutaj ten ostrzał artyleryjski trafiał. Albo przynajmniej blisko. No i tutaj jakiś Rusek stał i walił tutaj w te okopy, w tych Niemców. Kolejne 7 łusek i nie wiem, czy tutaj to kopać. No mam nadzieję, że mu coś spadło. Pokopię jeszcze te łuski, ale cały magazynek chyba tu wywalił. Tu widać okop i Tomasz trafił taką klamerkę. Coś takiego od chlebaka albo trzelek. Znalazłem coś takiego. Tomasz znalazł coś takiego. I to jest nieprzygotowane z niewkręconym tym zapalnikiem. I tak mogło to tak wyglądać. Mogło to tak wyglądać, tylko tutaj brakuje części. Skrzynkę amunicyjną, znaczy ten rączka od skrzynki amunicyjnej. Zobaczcie, no słyszycie, teraz na statyku z amfibio łazimy i ja tutaj sobie wrzuciłem 5 kHz i też sat na 2. I szukamy jakichś wielkich rzeczy. W końcu mamy broń Posejdona. W końcu. Jesteśmy na takiej drodze. I patrzcie, co znowu będzie. No kurka wodna, ja ci muszę, Tomasz, naprawdę podziękować, bo słuchajcie, ja mam jakimś chili czy coś takiego, zaraz będę to próbował. Ale pootwieram też te inne paczki, zobaczymy, co tam jest. Tutaj, słuchajcie, mam ser. Tamto danie miało ile? Tamto danie miało 260 kalorii. A tu mam serek, który ma kalorii, kurde, zaraz ptaki mi to zjedzą, z 180. Ciasteczko, ile ma? 240. A tu jest mini pizza, 240 kalorii, super. Takie coś mi wpadło i może ktoś z was mi powie, co to jest. Taka rurka i zaraz koło tej rurki takie dwa, i tu jest jakiś materiał w tym chyba, i w jednym i w drugim,
ciekawa sprawa. Kolejna urwiłapka zneutralizowana przez samą siebie, wybuchnięta. Jestem już przy aucie i zadziało się kilka rzeczy. Pierwsza sprawa, wyrzuciliśmy wszystkie śmieci, które znaleźliśmy. Kolejna sprawa. Dzięki Franciszek i Monika za szarlotkę, jeszcze ciepła ponoć. No jest ciepła. I za zupkę, zaraz będę konsumował. Był jeszcze widz i dwie kartki mam i dostałem od widza. No właśnie, będę sprawdzał za chwilę, co dostałem od widza, ale to później. Teraz się trzeba umyć, już się przebrałem, ogarnąłem trochę. Zupa ze słoika nalenia i za chwilę będzie szarlotka. To ciepłe, a zmarzłem trochę, kurde, na sam koniec. Już się tutaj zimno zrobiłem. Teraz oglądam, kamera stoi na laptopie, oglądam Zbira i Zbiro 7 rano normalnie szkorobał. Przymrozek nad morzem był. W tle Zbir, tak jak mówiłem, a zobaczcie, jaka szamka będzie. Pełny jestem po tej zupie, ale to zim ze smakiem. Tam jakie piękne niebo, a tutaj jakie chmursko przyszło i śnieg pada normalnie. Normalnie śnieg wali. Trzeba stąd zmykać. Jest godzina 18:01. Następuje zapłon silnika odrzutowego wykikułą czasu. A odpalił od razu odstrzała. I przede mną godzina 20 do Kałuszyna, do pewnej osoby, której nikt nigdy nie widział i nikt nigdy nie może poznać. No normalnie to tornado chyba jakieś tam się robi. Białe z czarnym się tam miesza. Nie wiem, czy wy to widzicie, czy tego nie widzicie. Dojeżdżam już. Jestem prawie na miejscu. No, tutaj może po tych farmerastych by połazić i tam zgodę od nich wziąć. Kij wie, może to dobry pomysł. Jestem już na miejscu. Podjechałem na pit stop tak zwany. Nic tu nie widać. I to są czuleści. Tutaj diabły mieszkają. Ten pies to jest wyznawca szatana. Słuchajcie. Tak, piesem, tak? Robimy pranie. Idziemy się wykąpać jak ludzie. To jest niesłychane, ale mamy jeden stopień, ma być minus jeden i to czuć, fest czuć. Jest godzina 23:19. Wybacz, to mi już tu chodzi od pół godziny, ale chodziło na 1:04. Ja tam prałem, ogarniałem się, wszystko robiłem, żeby być tip-top jutro z rana, bo jutro ciężki dzień znowu następny. I się tu nie nagrzało i musiałem podkręcić. I teraz się już powoli szykuję do snu, ale właśnie mam, zaczynam montować odcinek. Jeżeli chodzi o dzisiejsze kalorie i tak dalej, no to wyszło mi 2800. Zupa plus szarlotka na końcu były ponad stan. No ale racja też, kurde, była bardzo wysoko energetyczna. Jakbym tutaj zamiast racji zjadł jakieś to, co zazwyczaj jem tam, to by było z 500-600 kalorii, to by się zmieścił. Ale no, nie ma tego złego. 2800 to nie jest dużo, jak na 6,5 godziny w lesie. I dzisiaj taki troszeczkę krótszy ten odcineczek wleciał, aniżeli zwykle. Chociaż nie wiem, bo jeszcze go nie zmontowałem do końca, ale mam takie wrażenie, że dzisiaj mało tą kamerę, co wyciągałem, żeby cokolwiek tam powiedzieć, nagrać, pokazać. No i chciałbym się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, to zostawić pierdołki. I tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.